proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie do Cysio jest Kowalczyk. Teraz. Dzień dobry, po ponad 3-miesięcznej przerwie serdecznie witam wszystkich kibiców. Rozpoczynamy pierwszy wiosenny magazyn piłkarski Gol. Z tą wiosną to może jest lekka przesada, bo w kalendarzu, a przede wszystkim za oknami mamy jeszcze prawdziwą zimę. Ta pora roku na razie nie ma żadnego szacunku dla piłkarzy, a przecież w ostatnich latach nie było pod tym względem najgorzej. Teraz mogą być poważne kłopoty z rozpoczęciem sezonu i tu niestety wiadomość dnia. Wydział Gier Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwagi na fatalny stan większości boisk przełożył 18. kolejkę z 9 i 10 marca na 3 kwietnia. A zatem inauguracja ligowej wiosny dopiero w następny weekend. Choć zimą krajowe boiska zamarły i zamarzły, na brak wydarzeń dotyczących polskiej piłki nie mogliśmy narzekać. Wśród tych pozytywnych na pewno trzeba umieścić serię udanych turniejów halowych i kompromis w sprawie fuzji klubów. Niestety, zima 95-96 to także tradycyjny już bałagan na rynku transferowym, kłopoty organizacyjne dwóch czołowych klubów naszej ligi, wreszcie klęska reprezentacji z Japonią w trenerskim debiucie Władysława Stachurskiego. Zima miała zatem różne barwy, aby wiosną było jak najmniej kłopotów. Teraz już o wydarzeniu, które rozpocznie na naszych boiskach piłkarską wiosnę. Bardzo rzadko zdarza się, że polski zespół dociera do wiosennej części rozgrywek w europejskich pucharach. Z reguły nasze emocje kończą się jesienią. Tym razem jest inaczej, bo warszawska Legia znalazła się w 8 najlepszych drużyn Ligi Mistrzów. Za niespełna 52 godziny na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej powinien rozpocząć się mecz ćwierćfinałowy Legia Panathinaikos Ateny. Mówię powinien, bo na razie płyta boiska nie nadaje się do gry. Ale o tym, co w Legii, co w Panathinaikosie i co u innych ćwierćfinalistów w naszym specjalnym bloku poświęconym temu wydarzeniu. Godzina meczu Legii z Panathinaikosem zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że od kilku dni uwagę wszystkich zwraca nie forma stołecznego zespołu, lecz zmaganie się kilkuset ludzi z płytą boiska, od wczesnej zimy pokrytej lodem. Ta jak na razie nie daje za wygraną. Najpierw walczyli z nią sami żołnierze, którzy mając do dyspozycji same łopaty, na pytanie czy zdążą odpowiadali. Raczej nie, jak będzie taka mała ilość to osób, to bardzo wątpię. W ostatnią sobotę zaangażowano gąsienicowy ciągnik. Zobaczymy jak wiezie, czy ruszy tak troszeczkę, że można było to zebrać i nie niszcząc samej powierzchni stadionu. Ciągnik wkrótce się popsuł. Dano mu spokój i sprowadzono z lotniska dmuchawę. Ta również nie pomogła. W miejscu, gdzie stała, powstał dół. W końcu zdecydowano się na sól. Sprowadzono jej z miasta 5 ton razem z solarką i tyle wysypano na płytę. A nie zniszczyła trawę? A to się na wiosnę okaże. Wie pan, jak wiejska zieleń wytrzymuje taką dawkę soli, to i to boisko jakoś wytrzyma. Czego będzie pewnie zmyć paręnaście razy, jak wiosna będzie mokra. I nie sucha, to boisko nie zniszczy się. Lód rozmarzł i na płycie potworzyły się kałuże. Dziś usuwano je wraz z lodem i solą. A co o stanie boiska sądzą piłkarze? My się przede wszystkim tak zastanawiamy między sobą, czy w ogóle będzie mecz. Bo na dzień dzisiejszy obawy nie dotyczą nawet nas konkretnie, tylko bo my już jesteśmy tak zdesperowani, że wolimy grać tutaj, nawet w takich warunkach, niż gdzieś w świecie, albo na przykład w Grecji, bo ponoć taka koncepcja była, żeby dwa mecze grać w Grecji. Z tego co tu widać, warunki są tragiczne wręcz. Myślę, że to troszkę spóźniona reakcja działaczy. Powinni to wcześniej, w momencie, gdyśmy przyjechali z Włoch, czyli 3 tygodnie temu, była bardzo duża olbrzymia i boisko było prawie bez śniegu, wtedy trzeba było działać, a nie teraz. Sądzę z tego, co rozmawiali tutaj działacze chyba z UEFA, że oni postawili warunek działaczy, że będą jednak tutaj grali. I wtedy wszystko nie zależało od sędziego, jeżeli on tu nie dopuści, to nie wiem, jakie sankcje wtedy by UEFA nałożyła, bo to jednak, jeżeli działacze doszli do porozumienia, że tutaj mecz, a sędzia nie dopuści, no to jakieś sankcje chyba będą. Nie tylko płyta jest w tragicznym stanie, również klubowe zaplecze.
Tymczasem aktorzy śladowego, miejmy nadzieję, spektaklu nie odpoczywają. Trenują codziennie, rozgrywając między sobą sparingi. Tak było wczoraj. Przygotowania do meczów w Lidze Mistrzów pokrywały się ze szlifowaniem formy na ligowy sezon. Czy zespół jest przygotowany? Powinien być dobrze przygotowany. Myśmy mieli dwa wspaniałe obozy, na których żeśmy mieli dobre warunki do przygotowania, ale to nie znaczy się, że w tym meczu środowym będzie to na przykład skutkowało, ponieważ trudne, bardzo trudne warunki. Ja myślę, że sporo będzie przypadków. Na pewno teraz okres zimowy był ciężejszy niż letni. Dwa miesiąceśmy siłę robili, w tej chwili tylko miesiąc czasu. Wyjeżdżaliśmy poza granice kraju i byliśmy przygotowani na boiskach na pewno lepszy niż tutaj w Polsce. No. Wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowany. Jeszcze takich braków to nie miałem, bo to jednak miałem długą przerwę, gdzieś około 4 miesięcy w ogóle nie grałem. Nie wiem tego. Jak nas tym przed meczem? Proszę. Głównie z powodu warunków panujących na boisku bardzo marny. Oprócz Mięciera, który wrócił z wypożyczenia do ŁKS-u, w Legii są dwaj nowi. Rosjanin Oreszczuk i Tomasz Sokołowski. Rosjanin jest w tej chwili kontuzjowany na jednym z pierwszych treningów na bocznym boisku, gdzie było lodowisko. W zasadzie naciągnął przywodziciele i jest w tej chwili leczony. A Tomek Sokołowski no, musi trochę jeszcze pograć z zespołem, żeby tak już na 100% wejść i się poczuć. Bo wiadomo, że i zawodnicy jego dobrze nie czują o nich, ale jest to duże wzmocnienie. Trudno mi powiedzieć, czy się znajdę w 11. Jeżeli tu przyszedłem, to byłem zdecydowany na tą grę i na pewno podwyższę swoje umiejętności. Każda runda to jest taki zamknięty okres dla każdego piłkarza i jak się zaczyna nowa, to trzeba zrobić wszystko, żeby się w 11 złapać. Każdy kolejny mecz potwierdza to, że jeżeli człowiek raz zagra w pierwszym, potem w kolejnym dobrze, to może liczyć na to, że przez całą rundę będzie grał. Jeżeli nie, to będzie musiał całą tą rundę walczyć o miejsce. A co jest celem Legii w nadchodzącym sezonie? Przede wszystkim jest mistrzostwo, bo już pucharu odpadliśmy. No i jak najdalej zejść w Lidze Mistrzów. Z mieszanymi uczuciami wjechała dziś o 9 rano drużyna Panathinaikosu do Warszawy. Powód? Zimno i stan boiska. Strach, czy mecz nie będzie odwołany. Wszyscy są zapatrzeni w satelitarnych polskich stacjach TV i śledzą komunikaty meteorologiczne. Tłumaczę Wandzik i Warzycha. Jeżeli będzie rozegrany mecz w tych warunkach, Legia jest faworytem. Piłkarze Legii umieją grać w lodowatych boiskach. Odwrotnie, u nas tylko Wandzik i Warzycha potrafią grać w takich warunkach, powiedział trener Panathinaikosu Juan Ramon Rocha. Teraz, jeżeli chodzi o formę zawodników, szczególnie po sobotnim zwycięstwie nad Arisem 3-1 i zwyżkowej formie Krzysza Warzychy, który znów uzyskał prowadzenie strzelców w lidze z 18 bramkami, jadą do Warszawy podniesieni duchowo. Trener ma wszystkich zawodników, oprócz stopera Uzunidisa i pomocnika Nikosa Niobli, do swojej dyspozycji. W Warszawie będą mieli dwa treningi i trochę chociaż obeznają się ze stadionem Legii. Zatem specjalnie dla magazynu piłkarskiego Gol Pavlos Pasias. Piłkarzom Legii życzymy powodzenia, tylko ostrożnie panowie z gryzieniem trawy, bo będzie ona przesiąknięta solą. A tak już całkiem na poważnie, to Polska Agencja Prasowa podała, że trenerzy Legii już mogli w poniedziałek przeprowadzić pierwszy trening na głównej płycie boiska. Gra polegała wprawdzie na wyszukiwaniu części placu pozbawionych kałuż, ale niepokój wywoływały już tylko pole karne pod bramką po południowej stronie obiektu i okolice rogu boiska od strony głównego wejścia na stadion. Paweł Janas jest przekonany, że pierwszy mecz z Panathinaikosem jednak odbędzie się w środę. Teraz!